dzisiejszym serwisie podsumujemy piątkowe prawybory prezydenckie, przyjrzymy się również wernisażowi zatytułowanemu Alchemia Daru i odwiedzimy Gałęzinowo, gdzie oddano do użytku nową remizoświetlicę. Podsumujemy również słupski budżet obywatelski i wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. W zorganizowanych w piątek przez Radio Słupsk prawyborach prezydenckich udział wzięło ponad 1000 słupszczan, którzy swój głos oddali w jednym z 5 punktów ulokowanych na terenie miasta. Z ostatniego przed wyborami testu preferencji wyborców zwycięsko wyszedł poseł Platformy Obywatelskiej Zbigniew Konwiński, który otrzymał 263 głosy poparcia. Tuż za nim uplasował się obecny prezes Energii Czarnych Słupsk Andrzej Twardowski. Kandydat słupskiego Porozumienia Obywatelskiego zebrał 207 głosów. Na najniższym stopniu podium uplasował się reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość Robert Kujawski, cieszący się poparciem 151 słupszczan. Kolejne miejsca zajęli odpowiednio Andrzej Kaczmarczyk, Robert Biedroń, Mariusz Andrzej Łach, Adam Jaworski, Ryszard Bogusz i Aleksander Jacek. Ten ostatni jako jedyny nie wziął udziału w zorganizowanym na Starym Rynku spotkaniu z wyborcami i poprowadzonej przez Andrzeja Watymborskiego publicznej debacie. Nasza telewizja wspólnie z portalem Gryf24 przeprowadziła tego dnia sondę wśród słupszczan, w trakcie której badaliśmy ich preferencje wyborcze i wiedzę na temat kandydatów do fotela prezydenta. Sondę uliczną zobaczyć można na stronie www.10minut.tv i www.gryf24.pl. Każda okazja, by coś dać, jest okazją, by coś otrzymać. Taka myśl przyświecała słupskiej artystce Katarzynie Tomasik, autorce wernisażu pod tytułem Alchemia Daru. Wernisażu oryginalnego i pełnego nietypowych eksponatów. Są nimi przygotowane przez słupszczan niepozorne paczki z podarunkami. Zacznę może od tego, że chciałabym takim słowami wyobraźnia jest wątkiem stworzenia. Wyobrażasz sobie to, czego pragniesz, chcesz tego, co sobie wyobraziłeś, i w końcu tworzysz to, czego chcesz. George Bernard Shaw. Ja wyobraziłam sobie jeden prezent, taki szary, zwyczajny, a po chwili pojawiło się o wiele więcej. Ważne, by darczyńca dokładnie przemyślał to, co zamierza w formie prezentu przekazać. Aspekty materialne w projekcie Alchemia Daru nie odgrywają najmniejszej roli. Liczy się pomysł i określone regulaminem wymiary paczki. Każdy darczyńca może liczyć na to, że również zostanie obdarowany. Owinięte szarym papierem i przewiązane sznurkiem pakunki w minioną sobotę czekały w czerwonym spichlerzu na nowych właścicieli, którzy wraz z otrzymanym prezentem zostali uwiecznieni na fotografii przez Katarzynę Tomasik. Ich wizerunki trafią do opracowywanego przez artystkę katalogu, a jego publiczną prezentację przewidziano na 6 grudnia tego roku, również w czerwonym spichlerzu. Projekt Alchemia Daru przygotowano przy finansowej pomocy miasta Słupsk. W sobotę w Gałęzinowie odbyła się uroczystość oddania do użytku remizoświetlicy. Inwestycja, która kosztowała blisko 2 miliony złotych, obejmowała budowę nowego obiektu, ciągu pieszo-rowerowego, parkingów i dojść do świetlicy oraz oświetlenia solarnego drogi dojazdowej. Uroczystości rozpoczęły się od ceremoniałów strażackich. Poczty sztandarowe oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Słupsk przemaszerowały na plac przed nowo wybudowanym obiektem. Zebranych gości przywitała Barbara Dykier, wójt gminy Słupsk, która jest również prezesem zarządu gminnego oddziału Związku OSP. Ja jestem przede wszystkim wzruszona. Wzruszona tym, że udało się taki piękny obiekt w tak krótkim czasie wybudować. Jak patrzę na tych strażaków, patrzę na te dzieciaki przede wszystkim, jak są zadowolone, no to warto po prostu dla takiej chwili pracować i warto dla takiej chwili budować te obiekty, które są tak potrzebne dla naszych mieszkańców. OSP Gałęzinowo obchodzi właśnie 67. rocznicę powstania. Z okazji podwójnej uroczystości jednostka otrzymała sztandar. Jego fundatorzy zostali poproszeni do symbolicznego wbijania gwoździ. My przenosząc się z takiej naszej świetlicy, no nie wiem, nie wszyscy może tam byli, czy z naszej remizy, tej byłej remizy już, do takiego obiektu to jest po prostu, to jest spełnienie marzeń, że tak powiem, no naprawdę no. Uroczystość w Gałęzinowie była również okazją do uhonorowania wyróżniających się strażaków. Odznaczenia nadało Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP. Wręczono medale za zasługi dla pożarnictwa, odznaki wzorowego strażaka oraz odznaki młodzieżowej drużyny pożarniczej. Jestem pod wrażeniem ogromnego zaangażowania i tutaj miejscowych strażaków. Władz, to słyszeliśmy w wypowiedzi pani wójt, jakie te środki i siły zostały użyte, to tylko po prostu gratulować i cieszyć się, że kolejny obiekt powstaje w naszym terenie. Tak jak powiedziałem w swoim wystąpieniu, jest to kolejny w powiecie, kolejny w województwie
I to jest dowód na to, że ochotnicze straże pożarne cieszą się jednak uznaniem, szacunkiem, bo gdyby nie to, to na pewno chętnych na środki finansowe gminne jest wielu. Ale straż to jest jedyna ostoja, która po prostu tym wójtom, burmistrzom jest tak prawą ręką do wszystkiego. Jak trzeba to pozamiata, jak trzeba to posprząta, ale jak trzeba to ugasi, a jak trzeba to i zabawić. Czego przykładem była ta młoda dama, druhna, która pięknie zaśpiewała, ale jestem naprawdę pod wrażeniem. A mam przyjemność być w województwie wielu ochotniczych strażach pożarnych i to szacunek dla ochotniczego pożaru. Ta po prostu zgoda między ludźmi, chociaż czasami się też kłócą, to przyznam i wróg, że nie ma, jak w porządnej rodzinie, ale 800 tysięczna organizacja w Polsce, nie ma drugiej takiej. Przeszliśmy wszystkie stopnie ewolucji, zmianę ustroju, zmianę władz, zmianę dyktatów, bo tak kiedyś kiedy był. Dzisiaj po prostu ta straż się wkomponowała, funkcjonuje. Nie jako już wieloletniego działacza, tylko to cieszy. Po strażackich ceremoniach przyszedł czas na przecięcie wstęgi, przekazanie symbolicznych kluczy do remizy oraz świetlicy i poświęcenie obiektu. Strażacka młodzież dała krótki pokaz artystyczny i wtedy gości zaproszono do zwiedzania obiektu. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem i zabawą taneczną do późnych godzin wieczornych. Korzystając z okazji zapytaliśmy Barbary Dykier o zbliżające się wybory samorządowe, w których jako jedyna będzie kandydowała na stanowisko wójta gminy Słupsk. Tak, już przewodnicząca gminy komisji wyborczej potwierdziła, że będę jedynym kandydatem na wójta gminy Słupsk. No ale oczywiście to nie znaczy, że już wygrałam wybory. Muszę uzyskać 50% głosów tych wszystkich, którzy pójdą na wybory. Bardzo mi zależy, żeby była wysoka frekwencja i będę prosić moich wyborców o głos na mnie. Ponad tydzień zajęło urzędnikom ratusza liczenie głosów, które mieszkańcy Słupska oddali na projekty w budżecie obywatelskim. Największym zainteresowaniem cieszył się projekt budowy boiska przy ulicy Leśnej. Najwięcej głosów wśród projektów infrastrukturalnych uzyskał projekt budowy boiska przy ulicy Leśnej. Aż 600 osób oddało ważne głosy na to boisko. W sumie będziemy realizować 7 projektów infrastrukturalnych. Tutaj chciałbym podkreślić przede wszystkim zaangażowanie mieszkańców osiedla Hubalczyków, którzy zebrali około 1100 głosów na 2 projekty związane z budową i z przebudową nawierzchni ulicy Czaplińskiego i ulicy Bogdanowicza. To są 2 projekty, które będą na tym osiedlu realizowane. Tak jak mówiłem, ponad 1100 głosów na oba projekty zostało zebranych i tutaj wiemy o tym, że część tych głosów zostały po prostu wydreptane. Mieszkańcy bardzo mocno się zaangażowali, lobbowali, namawiali sąsiadów właśnie do poparcia tych projektów. Kwota 200 tysięcy złotych z budżetu obywatelskiego przeznaczona została na tak zwane projekty miękkie, czyli zadania społeczne. W tym wypadku także realizowanych będzie 7 zadań. Jeżeli chodzi o projekty miękkie, to również będziemy mieli do zrealizowania 7 projektów miękkich. Ich łączna wartość to 185 tysięcy złotych. Wśród tych projektów, które zostały zakwalifikowane właśnie z projektów miękkich, to między innymi Klub Czarnego Krążka 2.0, bezpłatne zajęcia przy Oratorium Świętego Jana Bosko. Te wszystkie projekty można oczywiście znaleźć na stronie internetowej ratusza www.srubsk.pl. W tym roku pieniądze, jakimi dysponowało miasto, to 2 miliony złotych. Wartość wszystkich realizowanych projektów nie przekroczy 1 800 tysięcy złotych. W najbliższych dniach magistrat zadecyduje, co zrobić z pozostałymi 200 tysiącami z budżetu obywatelskiego. W słupskich szkołach odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Z blisko 70 uczniów wybierano najlepszych, spośród których 23 będzie ich reprezentowało jako rajcy Młodzieżowej Rady. Teraz kandydaci czekają na podliczenie głosów przez komisję wyborczą. Zgłosiło się 69 kandydatów, wyłaniamy 23, czyli zupełnie tak samo jak do dorosłej rady. I zasady są zupełnie takie same jak w wyborach powszechnych, na przykład do samorządu lokalnego. Wybierają na podstawie wolnych, powszechnych wyborów każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej. Czy jest pełnoletni, czy nie jest, wystarczy, że jest uczniem, bierze udział, głosuje na swojego kandydata ze swojej szkoły. Liczy się potem suma tych głosów w danym okręgu, tak. Miasto Słupska, właściwie szkoły, zostały podzielone na 13 okręgów, 12 samodzielnych szkół, gdzie jest wystarczająca liczba uczniów i 13 zbiorczy, tam gdzie weszły szkoły mniejsze, z mniejszą liczbą uczniów, jest wspólny okręg wyborczy i tam jest wybieranych 3 rajców z tych 10 mniejszych szkół słupskich.
O tym, jak realny wpływ na podjęcie uchwały ma Młodzieżowa Rada Miasta, mówi Rafał Kuligowski, przewodniczący Komisji Wyborczej. Jest to organ, który ma za zadanie wyrażać swoją opinię młodzieży, opinię, jeżeli chodzi o politykę samorządu. Jak to funkcjonuje? Mamy pierwszą kadencję za sobą, młodzi rajcy przez 2 lata zrealizowali 30 projektów, w tym napisali jeden projekt na dofinansowanie z Unii Europejskiej na 30 tysięcy. Zrobili coś ala mały X-Faktor w Słupsku, gdzie młodzi mieli warsztaty, organizowali koncerty i wydali własną płytę. Zrealizowali ligę podwórkową, ale także brali udział w zespołach konsultacyjnych dotyczących np. sportu czy oświaty. Tam wyrażali swoją opinię i te głosy były brane także pod uwagę. Jednym z dużych sukcesów jest także to, że za pośrednictwem Młodzieżowej Rady Miasta wszystkie instytucje kultury podpisały wspólne porozumienie o współpracy, gdzie realizowali wspólne zadania. Także ten Unia Europejska w Rytm Młodzieży była realizowana przy współpracy ze wszystkimi instytucjami kultury w Słupsku. Ani dyrekcja, ani uczniowie nie mieli wpływu, kto od nich startuje, podsumował Rafał Kuligowski. Wyniki wyborów poznamy najprawdopodobniej 24 października.